Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie w kolejną niedzielę w magazynie Kultura. Ja się nazywam Katarzyna Szulc-Strychowska. Bardzo serdecznie witam Państwa w Radiu Reset Obywatelski. A moim dzisiejszym cudownym gościem jest zapewne świetnie znany wszystkim warszawiakom aktor teatru dramatycznego Modest Truciński. Dobry wieczór Państwu. Witam Cię serdecznie, Modeście. Cześć Katarzyna. Bardzo, bardzo dziękuję Ci raz jeszcze za to, że nas zechciałeś tutaj w tym upale dzisiejszym odwiedzić. Ja się cieszę, że zostałem zaproszony, jest klimatyzacja, jest bardzo przyjemna. Tak, tutaj siedzimy, proszę Państwa, obok klimatyzatora, więc jest duża szansa na to, że dotrwamy do godziny 22 do końca programu. Modeście. Jesteś w tej chwili, można Cię zobaczyć w tej chwili w dwóch wspaniałych rolach w Teatrze Dramatycznym tutaj w Warszawie. To jest spektakl Zamek oraz spektakl Człowiek z La Manche. Na dzień dobry, na wstępie powiem Państwu od razu, że tak jak zwykle to bywa z nami, kiedy gościmy kogoś tutaj z warszawskich teatrów, mamy dla Państwa cudowną niespodziankę, prezent. To jest jedno podwójne zaproszenie na taki właśnie wybrany przez Państwa spektakl. Poprosimy o wskazanie terminu z udziałem Modesta Rucińskiego. Tak, zapraszam serdecznie do Teatru Dramatycznego w Warszawie w lipcu. Lipiec to jest miesiąc, w którym Teatr Dramatyczny gra bardzo dużo i intensywnie. Zapraszam. Podwójne zaproszenie na wybraną sztukę, czy będzie to Człowiek z La Manche, czy Zamek, czy rozszerzam ofertę o sztukę intonacji na małej scenie dramatycznego. Proszę zerknąć sobie w repertuar teatru, wybrać termin i odezwać się. I napisać do nas, dobra, co jest bardzo istotne. Ja przypominam raz jeszcze nasz taki adres mailowy, kontaktowy. To jest realizacja@resetobywatelski.pl. Także bardzo, o tutaj nawet widzę w tej chwili na ekranie ten kontakt dla Państwa. Bardzo serdecznie zapraszam. Z tym wskazaniem terminu, proszę Państwa, dobrze? Bardzo poproszę, żebyście Państwo sami zajrzeli na stronę Teatru Dramatycznego Warszawskiego i wskazali termin oraz sztukę. Jedno podwójne zaproszenie. W razie czego ja mogę podać terminy od razu, bo to są po prostu kolejne weekendy. 16-17 lipca to jest Człowiek z La Manche. 23-24 kolejny weekend lipca to jest Sztuka Intonacji. A Zamek mamy 12-13 lipca. Zapraszam serdecznie. To tym bardziej, znamy już daty, bardzo serdecznie Państwa zapraszamy i przypominam jeszcze, drodzy Państwo, że przez cały czas w trakcie trwania naszej audycji możecie do nas pisać, ponieważ jesteśmy w tej chwili widoczni na Facebooku Radia Reset Obywatelski, możecie Państwo do nas pisać na czacie. Modeście, ja zawsze pytam, zaczynam rozmowę z moimi wspaniałymi gośćmi właśnie ze świata teatru, tutaj głównie warszawskiego, bo były u nas i aktorki, i reżyserki teatralne, bardzo ciekawe osobowości. Jak to się w ogóle stało, że trafiłeś do teatru, że taki zawód sobie wybrałeś, a nie inny? Czy zawsze tak było, że wiedziałeś już tam gdzieś w odmętach podstawówki, że będziesz gdzieś tutaj w świecie teatru żył, że będziesz aktorem, reżyserem? Nie, nie, zupełnie nie. I podobno ktoś, kto od dzieciństwa wie, że będzie aktorem, wcale tym aktorem się nie staje, albo podobno nie jest całkiem dobrym aktorem. Nie wiem, tak ostatnio słyszałem, ale nie, u mnie to było, zaczęło się od tego, że owszem, bardzo dużo czasu spędzałem na scenie, bo od dzieciaka, od pierwszej klasy szkoły podstawowej śpiewałem w bardzo poważnym chórze Kantus Stanisława Steczkowskiego i od tamtej pory w zasadzie no, jestem na scenie. Wcześniej byłem po prostu śpiewającym chłopcem i młodzieńcem pośród innych, a później zacząłem pisać sam, a jakoś tak, no, powiedzmy sobie, przed wyborem studiów jakieś dwa lata wcześniej zacząłem się zastanawiać, czy nie można tego, co
czym się zajmuję po zajęciach mm-hmm. szkolnych, nie można, czy nie można tego studiować, bo jakoś tak wydawało mi się, że chyba to mnie najbardziej interesuje. I okazało się, że można, z tym, że są to prestiżowe szkoły, do których się ciężko dostać. Ale miałem fuksa, miałem szczęście, dostałem się za pierwszym razem. Ale tutaj zapewne niebagatelną rolę odegrał właśnie twój śpiew. Na pewno. To wykształcenie takie muzyczne od państwa Steczkowskich i nie tylko w ogóle nauczycieli z Domu Kultury w Stalowej Woli, gdzie śpiewałem i grałem w orkiestrze. Pewnego rodzaju dyscyplina sceny, uczenie się nowych rzeczy, no i wiadomo, rozwój taki czysto, no ta muzykalność, która się we mnie rozwijała, bardzo, bardzo mi pomogła. I myślę, że no niebagatelne znaczenie miały tutaj dźwięki, które wybrzmiewały gdzieś tam w głowie takiego dzieciaka, jakim byłem, bo to one powodowały, że ta wrażliwość na coś, co nazywamy sztuką, chyba była coraz większa i działała sobie nawet podświadomie zupełnie. A kiedy już człowiek był świadomy, no to zaczął dostrzegać te, czy tak troszeczkę rzeczy, jest, że to się faktycznie taka wczesna edukacja artystyczna, czy muzyczna na przykład, bo ja akurat jestem z mojego miasta, z kiedyś wojewódzkiego miasta Konin, i tam faktycznie bardzo prężnie działa Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia. I wiem, że nawet na początku czasami jest tak, że osoby, moja siostra na przykład przechodziła przez taki cykl, nie do końca są jakby przekonane, mają te swoje 7 lat i rodzice gdzieś tam, prawda, za nich decydują, to po kilku latach może się okazać, że faktycznie jest tym coś ciekawego, bo to były różne rzeczy, też śpiewanie w chórze, tak, jeżdżanie po całej Europie, też fajne poznawanie świata. Dokładnie, to też, że po prostu się jedzie w świat i to jeszcze były czasy, no końcówka PRL-u, kiedy śpiewałem w chórze i zaraz po... Nie każdy, prawda, tak, więc wyjazd w Europę to było coś bardzo ważnego dla mnie. No i to, że zainteresowanie ludzi tam chórem, o którym mało było wiadomo w Polsce, a tam chór był znany, chór Kantus był znany, Stanisław Steczkowski był znany. Wtedy jeszcze Justyna nie była gwiazdą. I to dawało poczucie, że to naprawdę jest coś ważnego, istotnego, mimo tego, że dookoła, w mieście, w którym się wychowywałem, no to ten świat związany ze sztuką wydawał się światem jakimś takim odległym, abstrakcyjnym, tak, dokładnie, bo wszyscy jednak pracowali normalnie, powiedzmy sobie, na chleb. Poza tym to, co powiedziałaś, to wykształcenie artystyczne w dzieciństwie, to jest jeszcze też, to są spotkania z ludźmi, bo nierzadko ludzie, którzy uczą muzyki, którzy zajmują się tym w życiu, są to nietuzinkowe osoby, są to często postaci. Pasjonaci, za którymi idzie po prostu jakiś sposób bycia, jakiś charakter, jakieś idee na dalsze ciągi. To jest właśnie wiele rzeczy mi zostało. Taka wspaniała praca u podstaw tych wszystkich siłaczek prowincjonalnych, tych wszystkich pań i panów. Pani Danuta Steczkowska, pani Agata Steczkowska, Stanisław Steczkowski. No moja wychowawczyni z podstawówki, która miała wielką cierpliwość do 21 gagatków, bo byliśmy klasą samych chłopaków, którzy po prostu śpiewali i grali, bo to był chór chłopięco-męski. I tak, absolutnie siłaczki i siłacze, i to dzięki nim. Ale wiesz co, wiele osób, które tutaj do mnie przychodzi, mówi właśnie o tym, że gdzieś tam na swojej drodze taką siłaczkę, siłacza spotkały. Tak. Zazwyczaj, najczęściej są to polonistki. Takie panie, które naprawdę swój zawód wykonują z miłości, z pasji i tą swoją pasją potrafią bardzo skutecznie zarażać. To jest bardzo częsta historia. Tutaj już kilka osób mówiło o tym, że właśnie te osoby tutaj w podstawówce, panie polonistki, zdecydowały o wszystkim. No zgadza się. Nas panie polonistki, nasza pani wychowawczyni polonistka uwielbiała bardzo, w ogóle nauczyciele nas bardzo lubili, bo jak już cokolwiek byśmy nie nabroili i mieli z czymś problemy, no to po prostu zaczynaliśmy śpiewać i wtedy było wszystko okej. Poza tym wiadomo, wszystkie akademie, wszystkie apele, tak, były przyjmowane przez nas.
to miało jakiś tam trochę wyższy poziom. Ale czułeś już wtedy taki troszeczkę posmak tego, że bycie na scenie ma jeszcze taki właśnie ten walor właśnie wielkiego świata. Wiesz co, kompletnie sobie z tego nie zdawałem sprawy. To znaczy przez ten czas, o którym teraz mówimy, takiego dzieciństwa na scenie, kompletnie nie myślałem o tym, że jest to w jakikolwiek sposób moje ego się tam jakoś spełnia, że jestem ja. Zupełnie szczerze powiem, to najważniejszy był dyrygent, dyrygentka, ta muzyka, to było olbrzymie skupienie śpiewać te rzeczy, bo to były poważne rzeczy. Wiadomo, dawaliśmy też wzruszenie, radość, mieliśmy odpowiedź ze strony publiczności i głaskanie nas po głowach. Później no właśnie, ta interakcja i to już bycie takim pupilkiem właśnie, kimś takim może trochę bardziej szczególnym. No byliśmy wyróżnieni i czułem w jakiś sposób, że jestem może nie wyróżniony, ale że się odznaczam pośród, na podwórku, pośród znajomych, no bo to jednak jak się chodziło z tym puzonem. Tam wołali koledzy muzyk. No ja też właśnie występowałam w podstawówce w takich teatrzykach naszych szkolnych, teatralnych i to było fajne, takie łechcące troszeczkę, takie nobilitujące, że jednak tutaj, że nam się chciało, tak? Ale wiesz co, powiem ci, najśmieszniejsze było to, że było dużo takich konkursów, jakaś tam lista przebojów, wiesz, takie coś, co się występowało śpiewając, udając że gwiazd, ale pamiętam, że w pewnym momencie z moimi czterema kolegami namówili mnie, żebym był jednym, tym chyba najbrzydszym z New Kids on the Block. No ale umówiliśmy się i spotkaliśmy się normalnie po próbie chóru w sali i robiliśmy układ choreograficzny. Byliśmy przekonani o tym, że po tym występie, podkładając po prostu lip sync i ruchy do któregoś tam utworu Mickey's on the Block, że natychmiast za chwilę będziemy w brawo, w popcornie, będziemy gwiazdami. Ja oczywiście tą najmniejszą, bo byłem ten jakoby już nie mieli kogo, nie jak tego tam najbrzydszego, nie pamiętam jak się nazywał. I to był moment, w którym pamiętam, że bardzo dużo rozmawialiśmy na ten temat, wyobrażaliśmy sobie, jak to jest być gwiazdą i że to prawdopodobnie się zdarzy, kiedy już wystąpimy w Domu Kultury, w finale, na Minieliście. Nigdy nawet nie stanęliśmy do tego konkursu. Modeście, zaraz przejdziemy, jeszcze powiemy parę słów, ja w tym czasie poproszę... Przejdźmy do kawki. Za chwilę przejdziemy do Franca kawki, już za moment, nie możemy się doczekać oboje. Ale to za momencik. Teraz jeszcze przez swój momencik porozmawiajmy i ja poproszę tutaj naszego realizatora, naszą realizatorkę o to, żeby nam pokazała dwa trailery z twoim udziałem właśnie z Teatru Dramatycznego. Dobry wieczór. Najpierw może nocleg? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zaczęliśmy pracować nad zamkiem. Kuriozum, że trzeba to mówić, ale no, tak się mówi. Zaczęliśmy pracę przed wojną. Zamek był jak gdyby o czymś innym. I zdaliśmy sobie sprawę po dwóch tygodniach pracy i analizy tekstu, że gdzieś utknęliśmy, że nie ma szansy, żeby nie myśleć o tym, co się dzieje i żeby to się nie przekładało w nas. Rzecz w tym, żeby być może zatrzymując śniegową kulę ewolucji, która idzie w tej chwili w bardzo złą stronę, zdać sobie sprawę, że takie zachowania w nas są i że tak naprawdę w życiu często dryfujemy. A K w zamku jest tego ewidentnym przykładem. Zachowuje się pan jak włóczęga. Wymagam respektu dla hrabskiej władzy. Wydaje mi się, że żeby dobrze przeczytać tę powieść i żeby zrozumieć, o co w niej, jakoś się w niej odnaleźć, to trzeba jakoś bardzo szeroko patrzeć na te zagadnienie zamku, na to, czym on jest i filtrować to przez swoje życie, przez swoje własne doświadczenie, przez swoją relację do świata, taką, jaką się ją ma. Inaczej robi się to niezrozumiałe kompletnie, a jeżeli ma się ten kompas czy wektor, to wtedy te rzeczy wypływa ich znaczenie na wierzch. To jest jakieś dziwne, zasypane śniegiem miejsce i właściwie nie wiadomo.
jak się nie wyłuska tych takich, to o czym ty mówisz, czyli tych jakichś takich połączeń, że to tak naprawdę bardzo nas dotyka, tylko w taki dziwny, przetworzony przez literaturę sposób. I to jest też ciekawe, jak to przełożyć na język sceniczny. Nie walczyłem sobie wolno. Wolność, której nikt nie byłby w stanie osiągnąć. I nikt nie może mnie dotknąć. Rzuca z siebie jazmu normalności i wpada na myśl najbardziej szalony. Stać się błędnym rycerzem i wyruszyć w świat, ażeby naprawiać krzywdy. Nie będzie już zwykłym alonzem Kihana, będzie nieustraszonym rycerzem, znanym jako Don Quixote z La Manchy! Rola Don Quixota, kiedyś nie myślałem, że rolę się gra, tylko że są po prostu takie postaci, towarzyszy mi od dzieciństwa, na to, kiedy szukałem superbohaterów. Postać Sancho Panzy niewątpliwie bardzo poczciwa, wierna, oddana temu Ancymonowi, który tutaj przed chwilą biegał w zbroi. No jego największy przyjaciel. A gdyby się uprzeć, to kto wie, że gdyby nie zlać Don Quixota z Sancho Panzą w jedną osobę, czy to nie jest właściwie jedna dusza, tylko podzielona na te fantazje wyobraźni i druga, ten mój aspekt, czyli ten racjonalny, taki bardziej przyziemny, mówiący, że nie, tamtego nie ma, nie, ja tego nie widzę, nie rozumiem, nie wiem, nie boję się i tak dalej. Czyli to co mamy w psychice każdy z nas. Chodzi o całą machinę, ona być może przy muzykalach czy przy operze różni się skalą. Bo ta machina jest zawsze i wszędzie, nawet w radio, jak wiemy, w Teatrze Polskiego Radia też jest machina, ale oczywiście zupełnie w innej skali i tam są inne narzędzia jednak. Natomiast tu, w teatrze dramatycznym, trzeba by zacząć od tego, że aktorzy, którzy są aktorami dramatycznymi, podejmują wyzwanie razem ze mną, aby zrealizować musical, który nie dość, że ma swoją historię, ma swoich wiele wspaniałych realizacji, to jest niezwykle wymagające. I ci aktorzy, którzy biorą udział w tym spektaklu, aktorzy teatru dramatycznego, są niezwykle utalentowani, niezwykle pracowici i myślę, że przepięknie, wspaniale podjęli to wyzwanie. Witamy ponownie. Drodzy Państwo, widzieliście dwa materiały z naszym cudownym gościem, z Modestem Rucińskim, aktorem teatru dramatycznego. Ja przypominam tylko, że naszego gościa, Modesta, można w tej chwili obejrzeć w aż trzech spektaklach. Za chwilę nawet w czterech. Za chwilę nawet w czterech. I mamy dla Państwa jedno podwójne zaproszenie. Prosimy pisać na adres realizacja@resetobywatelski.pl. Bardzo serdecznie zapraszamy. Do wyboru mamy trzy spektakle w tej chwili. To jest Zamek według Franza Kafki, Człowiek z La Manchy, w którym Modest gra główną rolę Don Quixota, co Państwo przed chwilą widzieliście, jak wspaniale wygląda. Oraz Sztuka intonacji Anny Wieczór, sztuka Tadeusza Słobodzianka, w której mam przyjemność grać Tadeusza Kantora, który spotyka się z Jerzym Grotowskim, Ludwikiem Flaszenem. Serdecznie zapraszam. Oj, to już mnie w tej chwili zaciekawiłeś, bo kiedy słyszę, że Kantor spotyka się z Grotowskim, to wiem, że tam będzie iskrzyć. Także proszę Państwa, prosimy pisać, bardzo serdecznie zapraszamy. Terminy podawaliśmy, także przez cały lipiec Teatr Dramatyczny jak najbardziej jeszcze gra, sezon kończy się z końcem lipca, bardzo serdecznie zapraszamy. Rozmawialiśmy o Twoim dzieciństwie, yes.
I w którym momencie dochodzisz do wniosku, że to będzie Akademia Teatralna w Zelwerowicza w Warszawie, że będziesz zdawał? Czwarta rano, przejście dla pieszych w Stalowej Woli, wracałem z moim przyjacielem Suchym, śpiewaliśmy, zatrzymaliśmy się i mówię do Suchego: Suchy, a może to, co robiliśmy tego wieczoru i w ogóle to, co robimy, może to można studiować. I na drugi dzień sprawdziłem właśnie, że jest Akademia Teatralna w Warszawie, w Krakowie i tak dalej, i zdecydowałem, że będę zdawał do Warszawy, ale to, że Warszawa, to już się wzięło z tego, że pociągnęła mnie właśnie ścieżka muzyczna w tę stronę, ponieważ najpierw tam udało mi się osiągnąć sukces regionalny, który spowodował, że zyskałem więcej pewności siebie i poszedłem do programu Szansa na Sukces z Michałem Bojerem. Stamtąd trafiłem do Opola. To już było związane z Warszawą i zacząłem trochę koncertować, bywać, starać się przychodzić do teatru Buffo. Może mnie wezmą, ale nie. I Akademia Teatralna w Warszawie to było coś, co mi się w pewnym momencie bardzo, bardzo zamarzyło. Wydawało się to nierealne, ale uparłem się i się udało. I dostałeś się za pierwszym razem. Za pierwszym razem i nigdzie nie składałem papierów więcej, więc... Przeznaczenie. Albo fuks, jak to mówię. Predestynacja. Dostajesz się na studia, kończysz studia i powiedz mi, czy od razu Teatr Narodowy, czy było jeszcze coś pomiędzy... Od razu Teatr Narodowy. No to ja nie wiem, to do tego szczęścia jak na jedną osobę, to... Nie wiem, Teatr Narodowy. Myślałeś tak kiedyś o tym, tymi kategoriami, że to tak jakoś tak strasznie prosta była ta twoja ścieżka, tak jakby taka właśnie miała być? Mówisz, że prosta. No prosta o tyle, że tak, że ten moment, w którym Jan Englert podszedł do mnie w holu przy Gołębniku zresztą, czy takiej skrzynki na listy w Akademii Teatralnej, zaczepił mnie i mówi: jak nie masz nic innego do roboty, to chodź do mnie do teatru. To był... I sobie odwrócił się i poszedł. Ja długo stałem, pobiegłem za nim na ulicy, bo zdałem sobie sprawę, co się właśnie wydarzyło. No to tak, to był taki kolejny moment, w którym wydawało mi się, że złapałem Pana Boga za nogi. Chyba już drugi. I tak, i byłem w Teatrze Narodowym. Przez wiele lat. Przez 8 lat miałem tam przyjemność poznać i pracować z gigantami. Że ten Teatr Narodowy świetnie wyglądał w papierach i była to spora nauka zawodu, pokory w tym zawodzie. Ja jestem wdzięczny za ten czas. On mnie z jednej strony trochę uśpił, z drugiej strony, tak jak mówię, spotkałem się z Jerzym Jarockim w pracy, z Maciejem Prusem, z Jacques'em Lassalle'em, z takimi aktorami, z Andrzejem Sewerynem, tak, w Ryszardzie II. Być na jednej scenie z moją opiekunką roku, panią profesor Anną Seniuk, to też było znaczące, przesiadywać w bufecie z Januszem Gajosem, Zbigniewem Zapasiewiczem i wieloma innymi wspaniałymi artystami, artystkami. No to było coś. To nie było deprymujące też dla tak młodego człowieka? Trochę tak. Ta herbata, kubek z herbatą jednak tak nie drżał w ręce. Zwłaszcza drżał, jeżeli taką filiżankę niosło się Jerzemu Grzegorzewskiemu. A mogę cię zapytać o współpracę z Andrzejem Sewerynem? Już mówię dlaczego. Jestem na świeżo po obejrzeniu Królowej, tak, po Loretcie. Uwielbiam absolutnie Andrzeja Seweryna, uważam, że jest genialnym aktorem, ale no, komuś przyszedł do głowy pomysł wręcz szatański, tak? Bo chyba niewielu z nas pomyślałoby przed tym serialem, tak, że właśnie Andrzej Seweryn może być odtwórcą głównej roli
Ja tylko powiem Państwu, że kto jeszcze jest przed tym właśnie serialem, że Andrzej Seweryny wciela się w tytułową rolę królowej, czyli Loretty, drag queen. Ja jeszcze serialu nie widziałem. Muszę powiedzieć, że kiedy na początku gdzieś tam przed premierą w tych ostatnich 2-3 tygodniach spotkałam się po raz pierwszy z trailerami, zaparło mi troszeczkę dech w piersiach. To wspaniałe, że zapiera dech w piersiach sytuacja, że aktor wciela się w rolę kobiety, czy też w drag queen. To, że to wciąż szokuje, to jest naprawdę super, zwłaszcza jeżeli jest rzeczywiście zagrane z duszą, z wypełnieniem, no, nie jest to tylko samo przebranie. To jest wspaniała gratka dla aktora. Myślę, że dla Andrzeja Seweryna również było to wspaniałe wyzwanie i ciężka praca, ale na pewno też zajebista zabawa. Wiem coś o tym, bo zdarzyło mi się w Dwoje biednych Rumunów, Agnieszka Glińska powierzyła mi rolę kobiece. I to nie jedno, tylko dwie, bo grałem i policjantkę, i barmankę z baru pod Ostrołęką. Mogę powiedzieć tylko o tym, moim największym sukcesem z tej roli jest właśnie to, że po raz pierwszy pojawiłem się w ukochanym, ulubionym moim piśmie, nie wiem, czy możemy o tym mówić, w Zwierciadle, które raczej jest pismem kobiecym, ale ja czytałem namiętnie i przeczytałem tam o swojej roli i o swoich nogach. Naprawdę granie roli kobiety czy mężczyzny, no to każda rola jest dla nas wyzwaniem, a rola, w której trzeba się gdzieś przełamać i być może nawet wyciągnąć coś z siebie, jakiegoś rodzaju wrażliwość, spostrzeżenia, to jest niesamowita zabawa, niesamowita gratka, więc z przyjemnością zobaczę, jak poradził sobie z tą rolą pan Andrzej Seweryn. Ja obejrzałam praktycznie od razu ten serial, w ciągu dwóch dni. Ale przede wszystkim mam nadzieję, bo to nie są wyścigi. My nie robimy tego po to właśnie, żeby się ścigać, żeby to było jakieś nie wiadomo jakie wielkie wydarzenie, że oto aktor gra jakąś rolę, albo się mówi, że aktor świetnie pasuje do roli. To są takie rzeczy, które trochę nas będą, bo co znaczy pasuje? No, dobra, można pasować, że ktoś ma podobny wzrost i zbliżone warunki, ale po to jesteśmy aktorami, żeby to zrobić, nie żeby pasować, tylko żeby tę rolę zrobić. I czasami mając warunki przeciwne do postaci, można dobrze podchodząc do sprawy lub tematu, nawet ukazać więcej na temat tej postaci. Film oczywiście swoimi prawami się rządzi. To podobieństwo jest tam w jakiś sposób kluczowe, jest jakimś pierwszym kluczem, dzięki któremu widz wchodzi w postać, którą zna w jakiś sposób, którą ogląda i tak dalej. Ale my nie pasujemy do ról, my role robimy. No powiedzmy wobec tego, bo ta wspaniała współpraca z tyloma ważnymi ludźmi polskiej kultury w Teatrze Narodowym, co cię skłoniło do przejścia do Teatru Studio? Glina. Agnieszka Glińska. Agnieszka Glińska w momencie, kiedy ja już tak zasypiałem trochę w Teatrze Narodowym, no tak jest, no, taki czas zawodowy. Powierzyła mi rolę Tryplewa w Mewie. I po niej jakoś tak poszła ta dalsza współpraca, bo dalej zrobiliśmy razem 11. No właśnie spotkaliście po prostu wcześniej właśnie w Teatrze Narodowym. Tak. Zrobiliśmy tam Mewę, następny spektakl to były Pożegnania, którymi się już pożegnałem z Teatrem Narodowym i przeszedłem do... To był bardzo wspaniały czas teatralny, bardzo trudny czas zawodowy, też tak pod względem walki z systemem, pewnie dojdziemy do tego mówiąc o kawce, ale tak, wspaniały czas zespołu teatru, którego Agnieszka była prowodyrką, autorką. Znalazło się tam wielu, wielu wspaniałych aktorów, aktorek. Czyli 5 lat w Teatrze Studio, 2012-2017. Tak, 16. No. I potem... I potem... Już obecny teatr dramatyczny. Nie. Jeszcze nie od razu. Nie.
Nie, a zdecydowałem, że nie będę pracował już w teatrze miejskim, w żadnym warszawskim, z własnych tam powodów, ale Tadeusz Słowodzianek był bardziej uparty. Jeździłem, grałem w teatrze Capitol we Wrocławiu, gdzie też z Agnieszką zrobiliśmy sztukę, w Słowaku w Krakowie, gdzie niemal zostałem na stałe. A później przydarzył się jeszcze Wiedźmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Mm-hmm. A po drodze jakaś moja własna inicjatywa, Monodram w Teatrze Soho, tworząc grupę Supermarket. Zacząłem też robić własne rzeczy. Poznałem Mateusza Bieryta, z którym zaczęliśmy tworzyć muzykę, pisać i grać, koncertować. Więc trochę się działo przez dwa lata. No i dyrektor Słowodzianek z roku na rok mnie ściągał do gabinetu i powiedział, no, że masz tutaj Don Quixota. No to takich ról się nie odmawia, ale był to też jednocześnie taka umowa wiązana, że przychodzę na etat do zespołu. No i tak to się stało. I zrobiliśmy Don Quixota i się zaczęła pandemia. O! I to był rok 2018. Tak finalnie, tak? Jak już... Tutaj jest coś dramatycznego. I doszliśmy, proszę Państwa, do tego, o czym mówimy dzisiaj od początku, do tych dwóch wspaniałych spektakli, na które Państwa zapraszamy. Chciałabym, żebyśmy powiedzieli coś troszeczkę i na temat Don Quixota, człowieka z La Manchy, tak? I na temat mojego ukochanego Franca Kawki z zamku. Powiem Ci, że tutaj tak ofowo jeszcze, proszę Państwa, rozmawialiśmy wcześniej i powiedziałam do Modesta, że gdybym była aktorką jednak, o czym też kiedyś tam dawno temu myślałam w przeszłości, to chciałabym grać właśnie Kawkę głównie. Słuchaj, powiem Ci, że wielu aktorów by się z Tobą nie zgodziło lub właśnie oddało Ci rolę, podejrzewam. No bo no jest to naprawdę trudna sprawa do grania. Nieoczywistość języka Franca Kawki, meandry emocji, jakiejś wrażliwości, jakiegoś nieprawdopodobnego prześwietlania rzeczywistości, która jest wpisana w tę jego prozę, wymaga wiele wysiłku lub zupełnego braku wysiłku, takiego puszczenia i niemalże medytowania tym tekstem, żeby wyciągnąć z niego to, co tam jest naprawdę ukryte, bo no, nomenklatura związana tak jak w zamku, ta biurokratyczna, urzędnicza, nasze codzienne small talki, w których ukrywają się głębokie emocje, w sposób nieoczywisty zapisane przez Franca w takim, między innymi w zamku, w procesie w zamku, w innych jego powieściach i opowiadaniach, a już nie mówiąc o listach, no to jest coś, co jest bardzo interesujące do grania, ale również bardzo trudne do opowiedzenia, do przekazania. Myślę, że to, czego dokonał Franek Szumiński, reżyser naszego spektaklu, jest takie trochę podanie tego Kawki widzom, ale też lekka prowokacja, że chodźcie, zobaczcie, to jesteście wy. Ja przyznam Ci szczerze, że kiedy zobaczyłam właśnie też tutaj w trailerze reżysera i dramaturga, bardzo młodzi ludzie, to pomyślałam sobie odważnie, że tutaj taki właśnie team, akurat dwojga tak bardzo młodych ludzi się tym zajmuje. Ja spektaklu jeszcze nie widziałam, ale wybiorę się na pewno. Uchylisz ramkę tajemnicy. Jak długo pracowaliście, ile trwały próby i co się działo w trakcie prób? Bo dużo się działo. Strasznie jestem tych interakcji między aktorami ciekawa. Nie, dużo się działo. To próby zaczęliśmy w lutym,
tydzień chyba przed, właśnie przed wojną, przed wybuchem wojny. Mm. Premiera była 8 maja, chyba tak, jakoś tak, albo 10. No więc to był ten czas pracy, rozczytywania tego tekstu. Sporych takich, powiedzmy sobie, trudnościach też w uczeniu się go na pamięć, bo sam zapis słów, nauczenie się go tak na biało jest, jest niemalże niemożliwe, jeżeli nie ma się dokładnie podłożonych intencji i zrozumienia tego, co jest zawarte w tak złożonych zdaniach, jakie tam Kafka popisał. Dialogi między postaciami są zupełnie nieoczywiste, ich emocje zmieniają się co chwilę. Mówiąc o robieniu herbaty czy śniadania, można powiedzieć, okazuje się, że można powiedzieć dużo, dużo więcej niż nam się wydaje. No i do tego wszystkiego to, co jest zapisane w zamku, czyli pewnego rodzaju uwikłanie jednostki w świat, w który wchodzi, w który próbuje detonować, w który próbuje przejść, w którym próbuje zaistnieć, w którym po prostu próbuje żyć swobodnie. To był ten temat, który nam się wybijał, i jak już wybuchła wojna, to w ogóle zdaliśmy sobie sprawę, że to nie jest tylko o tym, że mamy na co dzień problemy z urzędami, z urzędnikami, z polityką, tylko że to jest teraz w ogóle trochę sprawa być albo nie być i dosyć taka globalna. Siedząc w Pałacu Kultury w sali prób, powiedziałem takie zdanie, że słuchajcie, no to może się wydawać śmieszne, ale chyba nigdy nie byliśmy bliżej momentu, że tu w tym momencie może w ten pałac coś uderzyć. Nie wiemy tego. Tak. Szczególnie te pierwsze 2-3-4 tygodnie po agresji były takie bardzo zawieszone, przynajmniej dla mnie zawieszone. To ile było z tego przypadku, ile manipulacji, ile wszystkiego, to już to zobaczymy po czasie lub sami w sobie to ocenimy. No, ale pamiętam, że będąc w Gdyni akurat na Wiedźminie, w nocy był atak na Czarnobyl. I trochę nikt nie wiedział, co będzie. Zastanawiałem się wsiadać w samochód, wracać do domu. Z godziny na godzinę te informacje w nocy się zmieniały, ale jednak no, takie poczucie, że wszystko za chwilę może się zmienić kompletnie, tak jak się zmieniło, tak jak się po prostu naprawdę zmieniło, a już nie mówię o ludziach tam bezpośrednio. Ja jestem przekonana, że to wszystko oddziałało na was w sposób, nie chcę powiedzieć miażdżący może, ale bardzo, bardzo znaczący. Bardzo, bardzo. To znaczy to ciągłe w przerwie sprawdzanie wiadomości, to poczucie takiego, nawet mieliśmy takie poczucie sam Franek, takiego bezsensu, że jak tu się teraz zajmować jakąkolwiek sztuką, sprawami egzystencjalnymi, wydumanymi przez Kafkę, skoro dzieją się naprawdę ważne rzeczy i może trzeba zrobić coś innego. Ale słuchaj, może nigdy tak blisko Kafki nie byliśmy. O to się rozchodzi. Nie mówiąc już o tym, że w tym czasie był też sprawa konkursu, był konkurs w Teatrze Dramatycznym. Czas zmiany dyrekcji, spore sytuacje wewnątrz w teatrze, to wszystko też miało wpływ. No. I tutaj przypominamy, proszę Państwa, że naszym gościem była w naszym pierwszym programie magazynu Kultura była Monika Strzępka, nowa dyrektorka Teatru Dramatycznego w Warszawie, która swoją kadencję obejmie we wrześniu. Od września. Tak. Od września. Także tutaj tę sytuację zmiany dyrekcji w Teatrze Dramatycznym omawialiśmy troszeczkę. Idzie tam silny kobiecy zespół, tak. 5 silnych kobiet, które będą się zajmowały współpracą międzynarodową, PR-em, wszystkim czym tylko można. Jest taki termin, tak, literacki, sytuacja kawkowska. I ja myślę, że kiedy byliście tak właściwie na momencik zaledwie, tak, przed wybuchem wojny 24 lutego rozpoczęliście te próby do Kafki, to weszliście wtedy w taką sytuację kawkowską właśnie sięgającą do waszych prywatnych życiorysów, odniesień,
wiesz, co chcę oddać. To się stało takie bardzo wielopoziomowe, wielopłaszczyznowe. Ja teraz oglądając trailer, to jest kilka minut przecież, prawda? Tam nie pamiętam, dwie minutki coś tam, ale ta atmosfera mroku od cały czas. Pierwsze słowo, pierwsze zdanie, odpowiedź. Tak. Tak, Ka wchodzi w świat, w nowy świat, w nową rzeczywistość, w której ma nadzieję po prostu sobie być, po prostu żyć. Okazuje się, że ktoś obcy, ktoś, kto nie chce się podporządkować, staje się natychmiast trochę wrogiem. Intruzem przede wszystkim. Poczuciem zagrożenia, jakimś takim niebezpieczeństwem, tak? Meteorytem w ogóle z innego jakiegoś wymiaru, porządku. Zagrożeniem dla pewnej sytuacji, która jest konstans, a za chwilę może się rozsypać. No ona przede wszystkim powoduje na każdego indywidualnie i to powoduje konflikty i problemy, ponieważ no te indywidualności będące w tym świecie, z którymi spotyka się Ka, też nie do końca wiedzą, czy to nowe to być może jest coś nowe, ale może lepiej to odsunąć od siebie, tylko tak, żeby to nie było, że ja odsuwam, tylko że może byś sobie sama stąd poszła. I nie ma tam niczego jednoznacznego po prostu. I to jest ciekawe, tak jest między innymi w życiu. Jestem aktorem w zespole teatru dramatycznego. Nad nami wykonała się jakaś rewolta, był konkurs, zmienia się dyrekcja. I tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, jestem już po paru teatrach, jestem po tak zwanym konflikcie w Teatrze Studio, gdzie powstał końcowo teledysk Teatr Romana. Przed premierą Zamku otrzymałem, to też śmieszna sytuacja, 13 awizo i 13 powiadomień, że są powoływani do prokuratury kolejne osoby jeszcze z tamtego konfliktu związane z całą sprawą. I ja trochę mam takie poczucie, że te sprawy dzieją się ponad nami, aktorami. Ja jestem bardzo ciekaw dyrekcji Moniki, jestem, że tak powiem, pełen wiary w taki artystyczny ferment, który zawsze przynosi coś nowego. Natomiast chciałbym mieć takie poczucie, że wszystko, co się wydarza, jest jednak nie tylko z troski o ideę, o rewolucję, o zmianę, o nazwanie kogoś dziadersem, a kogoś postępowym, tylko przede wszystkim o teatr, o aktorów, którzy są jak górnicy w kopalni najważniejsi. I nie podkreślam tutaj, ponieważ nie ma nas bez administracji, nie ma nas bez techniki, nie ma nas bez krawcowych, nie ma nas, ale no to aktorzy. No to jest oczywiste, tak. I widzowie. Widzowie, którzy są dla teatru no, najważniejsi. Ich trzeba kształtować, ich trzeba zapraszać, ich trzeba wciągać. Ta poprzeczka, która jest zawieszona przez samo istnienie teatru, do którego trzeba pójść, kupić bilet, spędzić czas. W dzisiejszych czasach dla ludzi jest poprzeczką, pod którą czasami wolą przejść, zamiast przeskoczyć. Ja mam nadzieję, że to wszystko będzie tylko szło w dobrą stronę, ale coś takiego chciałem wyrazić. Rozumiem tą potrzebę. A powiedz mi, bo teraz coraz bardziej modne, tak dosłownie jeszcze mamy parę minut w kilku zdaniach. Tutaj obserwuję to po prostu wśród reżyserów teatralnych warszawskich.
jest ceniona, kształcą się w tym zakresie tak ta metoda pracy brytyjska, określona devisingiem, tak, zanurzaniem się, bo to mi się tak bardzo z Kawką właśnie skojarzyło, że tutaj właśnie, jeśli chodzi o tego typu spektakl, ja widziałabym taką metodę pracy. Pozwalaliście tam sobie na jakiś, reżyser wam pozwalał na takie wspólne zbieranie doświadczeń, na improwizację, żeby coś w trakcie prób, coś od was takiego zupełnie nieoczekiwanego. Nie tylko w czasie prób, Franek wymaga tego od nas w czasie spektakli. Za każdym razem wyjście na scenę do zamku to jest 3 godziny nie odtworzenia, tylko tworzenia. Ja nawet mam tego typu uwagi, że jeżeli czujesz, że scena idzie za dobrze lub za śmiesznie, to ją detonuj, to idź wbrew niej, ponieważ jeżeli oni się śmieją, to śmieją się z ciebie, z twojego problemu, a ty walczysz. I to była bardzo ciekawa, niesamowita praca z Frankiem. Przy takiej sztuce w teatrze zespołowym, gdzie są aktorzy etatowi, spotkają się ludzie z różnym emploi, z różnym doświadczeniem, w różnych rodzajach teatru, bardziej lub mniej się sprawdzający, i to było ciekawe, żeby nas, którzy każdy z nas ma jakąś swoją metodę, swoje nawyki, połączyć w myśleniu o tym, że nie odtwarzamy, tylko za każdym razem tworzymy, że dobrze, mamy naumiany tekst i ten dialog jest zapisany, ale on musi być żywy w trakcie, i nie tylko żywy, bo wymyślony, że tu zrobimy pauzę i tak dalej, co często się sprawdza, ale u Kawki tam, znaczy u Szumińskiego, który tak czyta Kawkę, dużo ważniejsza jest atmosfera niż atrakcyjność sceny. To jest to, że widz w pewnym sensie poczucie konsternacji, poczucie zaangażowania, czy ja się tego boję, czy ja się tego wstydzę, czy ja idę za bohaterem, bo on walczy w moim imieniu, musi być cały czas wwiercane. Jeżeli się ktoś na to nie załapuje, to czasami zdarza się, że muszę kogoś obudzić. No to jest takie, wiesz, tak, to przypomina to wszystko, co mówisz, bardzo w ogóle taki jungowski proces indywiduacji. Tak jak widz, bo to nie jest przyjemna sytuacja, akurat utożsamić się z głównym bohaterem w zamku, dobrowolnie, myślę, i razem z nim przechodzić przez te meandry opresji na wszystkich możliwych poziomach. No ale Kawka był tak właśnie interpretowany też przez te wszystkie kategorie, poprzez te wszystkie kategorie psychoanalizy i tak dalej. Nie mamy na to czasu, żałuję, ale mamy jeszcze parę minutek. Jeżeli dla kogoś Kawka będzie za ciężki, zapraszam na Don Quixota, Człowieka z La Manchy, gdzie o sprawach trudnych się śpiewa, przez co stają się one lżejsze. A wiesz, ja bym chciała się prosić na koniec o to, żebyś nam powiedział parę słów o tym, co robisz offowo, o tym, o czym rozmawialiśmy przed wejściem, dobrze, o tym, co robisz na prowincji, z miłości, z przekonania co do tego, że chcesz to robić. No więc zagadaliśmy na ten temat tutaj przed wejściem. Stodoła Kultury i Sztuki. To jest taka inicjatywa, która powstała 4 lata temu, gdzie w miejscowości Łążek Garncarski, możecie sobie Państwo sprawdzić, gdzie to jest, pogranicza Podkarpacia i Lubelszczyzny, w miejscu nawet, gdzie stoi krzesło Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ na nim siedział. Odbywa się taki festiwal, ja tam parę lat temu zagrałem swój monodram, po prostu będąc na wakacjach z rodziną, na który przyszło 140 osób i okazało się, że można w Stodole grać spektakle, wobec czego na następny rok zaprosiłem swoich przyjaciół, rozszerzając całą sprawę na warsztaty muzyczne, malarskie, plener malarski, wystawę obrazów z muzeów narodowych, z Polski, repliki, ale też jakiegoś artystę zawsze zapraszamy. To jest fantastyczne, że ludzie repliki tych obrazów zawieszają na swoich płotach, tak? Są mecenasami kultury. Dziesięciu mieszkańców tej wsi jest mecenasami kultury, zawieszają na swojej płocie obraz, odsłaniają go.
Później on zostaje u nich w gospodarstwie lub my go zabieramy i wisi gdzieś tam w przestrzeni wiejskiej. To jest tak wszystko surrealistyczne, to co ty w tej chwili opowiadasz. A to jest tak, że mam wrażenie, że z kawki nie wyjdziemy dzisiaj. To jest fantastyczna impreza, oddolna, zupełnie oddolna. Po prostu moi wspaniali przyjaciele, Livia Bargnet, wspaniała tancerka i choreografka, Bartek Kiełbowicz, artysta plastyk, niezły zadymiar, zresztą za zachęta zajęta, ta cała akcja, to jest jego akcja. On tam uczy takiego ekspresjonistycznego malarstwa, w ogóle obcowania ze sztuką abstrakcyjną. Małgosia Głuchowska, która studiuje muzealnictwo, jest reżyserką, z którą robimy spektakle, ona tam opowiada też o tych wszystkich obrazach. Mój przyjaciel Mateusz Bieryc, z którym gramy koncerty w Stodole, i wystawiamy spektakle. To jeszcze modycznie na sam koniec. Mirek Zbrojewicz, który tam przyjeżdża i w ogóle wielu moich kolegów. Powiedz nam proszę daty. Kiedy w tym roku ta impreza? 26-28 sierpnia, Łążek Garncarski, Stodoła Kultury i Sztuki. Proszę sobie na Facebooku wpisać lub na YouTubie, lub na Instagramie. Tam wszystkie informacje z lat ubiegłych są, zdjęcia, filmiki i tak dalej, a w tym roku będą się dopiero pojawiały. Jestem po bardzo intensywnym sezonie teatralnym i dopiero teraz będę mógł się zająć nową edycją Stodoły Kultury i Sztuki, w skrócie SKIS. SKIS, tak. Jest SKIS. I tam na prowincji trochę ubuzujemy, dajemy trochę tej. Ale jakie to jest w ogóle wspaniałe, że to się wszystko narodziło spontanicznie i od razu 140 osób przyszło do tej twojej stodoły, żeby zobaczyć spektakl. I przychodzą, przyjeżdżają z okolicznych wiosek, z miejscowości, coraz więcej ludzi do nas dołącza, chce brać udział. W tamtym roku mieliśmy piękny koncert pod gwiazdami, wytargaliśmy na wielkie podwórko, na trawę, pianino i przy świecach słuchaliśmy Glasa, Chopina. Było przewspaniale. Mnie już przekonałeś. I jeszcze co ja chciałem powiedzieć. Takim największym sukcesem jest to, że oprócz tego, że ludzie, którzy nie mają dostępu na co dzień do teatru, do muzeów i tak dalej, tam przychodzą i z tym obcują razem z nami. Razem z nami tworzą, bo i piszemy piosenki, są świadkami, jak to wszystko powstaje i przede wszystkim towarzyszą nam w takim codziennym tam byciu, bo co rano się rozgrzewamy, ćwiczymy jogę. Czyli jest to też fantastyczne miejsce spotkań, po prostu. Absolutnie. A sukcesem jest na przykład to, że trzy dziewczynki z tej wsi, wcześniej nie mające nic wspólnego ze sztuką, obecnie uczy się w liceum plastycznym w Lublinie po naszych plenerach malarskich. Zresztą mój przyjaciel Daniel Ziętek, który tworzy materiały plastyczne, zasponsorował całą wyprawkę do szkoły plastycznej. Także tak, no robimy coś dobrego. To jest piękne. To jest robimy coś dobrego, bardzo się maleńka, tym cieszymy. Mała zmiana, oddolna właśnie bardzo. Gratuluję ci bardzo i trzymam kciuki. Ja zapraszam i do współpracy, zapraszam będę. Na SKIS serdecznie. Przyjadę, będę. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za uwagę. Ja przypomnę, że moim cudownym dzisiejszym gościem był wspaniały aktor Warszawskiego Teatru Dramatycznego, Modest Truciński. Zaprosiliśmy Państwa na co tylko mogliśmy. Będziemy teraz czekali na kontakt do Państwa. Wszystkie informacje przekażemy, jeśli tylko ktoś z Państwa jest chętny, to jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam. Będziecie mogli Państwo zobaczyć Modesta na żywo. Z mojej strony to wszystko. Zapraszam za tydzień. Żegnam serdecznie. Dziękuję Ci bardzo, Modeście. Dziękuję bardzo, życzę pięknego lata Wam wszystkim. Dziękujemy. Spokojnego. My również życzymy wszystkiego dobrego i spełnienia tego projektu tam u Ciebie stodolnianego, tak go nazwijmy. Proszę Państwa, ja będę na pewno, wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy, zwłaszcza też Państwa stamtąd, nie trzeba będzie daleko jechać. A możesz zniknąć teraz? Proszę Państwa, mogłabym zniknąć, bo tak się dzisiaj ubrałam, że praktycznie, nie widzicie teraz Państwo mojej ręki, ale założyłam coś na siebie, żeby mi jednak była bardziej, bo byłoby już tak kawkowsko, super. Że aż wstyd. Następnym razem obydwoje ubierzemy się na zielone. Super, dziękuję uprzejmie, dobranoc. Dobranoc. Reset Obywatelski. Thank you.